Kochani, to jest gorące. Serdecznie Was witam i serdecznie zapraszam na materiał o tym właśnie telefonie. No dobra, trochę już ochłonąłem, więc jedziemy z materiałem. Dzięki uprzejmości producenta miałem okazję poznać ten telefon na kilka dni przed premierą i dzięki temu mogę Wam już coś konkretnego o nim powiedzieć. Ale oczywiście zaczynamy od cen, bo one tak naprawdę zaważą na powodzeniu tego modelu. A wydaje mi się, że zaważą w tą dobrą stronę, to się po prostu sprzeda, bo najtańszy wariant możemy mieć już za 799 zł. Mowa jednak o dość skromnie wyposażonej wersji z pamięcią 3 plus 32 GB. Model nieco wyższy, taki jak ja testowałem, kosztuje już 899 zł i ma pamięć 4 plus 64, a będzie jeszcze mocniejszy za 999 zł, który będzie miał pamięć 128 GB. No wygląda to całkiem fajnie, bo specyfikację oczywiście już pewnie znacie, możecie ją sobie sprawdzić tutaj w linku pod filmem. I jak widzicie, w stosunku do tych cen ta specyfikacja wygląda całkiem dobrze, całkiem zachęcająco. Ale jak ten telefon sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Już Wam mówię. Co mamy w zestawie? Przede wszystkim wreszcie 18-watowy zasilacz. Poza tym on naturalnie przewód USB, igła do otwierania gniazda na karty i silikonowy pokrowiec. Nie ma w zestawie niestety słuchawek, ale na szczęście smartfon ma mini jacka, więc nie jest to jakiś tam strasznie duży problem. Jeżeli chodzi o stylizację, to w zasadzie chyba nic złego powiedzieć się nie da. Poza tym, że telefon, no powiedzmy, to trochę zwyczajnie wygląda. Gładki tył z takim lekkim, delikatnie zaakcentowanym gradientem. Ładnie zaokrąglona ramka pod kolor. No i wyświetlacz z kropelkowym notchem. Rzekłbym smartfonowy standard. W zasadzie tutaj największym urozmaiceniem jest oprawka poczwórnego aparatu fotograficznego. Ale to jest akurat coś, co nie do końca mi się podoba, bo ta oprawka dość mocno jednak wystaje. I gdy kładziemy telefon na płaskiej powierzchni, to przez tą oprawkę on się kiwa. No i poza tym znowu rodzą się we mnie pewne obawy o trwałość tej oprawki, bo skoro telefon się na niej opiera, to jest niezerowa szansa, że da się to jednak kiedyś prędzej czy później zarysować. Może nie tam po 2-3 miesiącach, ale diabli wiedzą, co będzie po roku czy dwóch. Pewnym lekarstwem na to może być ten dołączony do zestawu silikonowy pokrowiec. On wtedy zniweluje tą wystającą ramkę, no i telefon przynajmniej przestanie się kiwać. Jest to taka trochę, powiedziałbym, delikatna, nieznaczna uciążliwość. No ale z drugiej strony mamy poczwórny aparat w telefonie do 1000 zł, czyli całkiem, powiedziałbym, grubo. Co do ergonomii, w zasadzie dużych zastrzeżeń nie mam. Przyciski są tam, gdzie zazwyczaj bywają, czyli na prawym boku. Są wygodne, działają jak należy. Ramka ekranu jest taka, powiedziałbym, nie za wąska, nie za szeroka, taka w sam raz, nie przeszkadza w użytkowaniu urządzenia. Porty są położone też standardowo na dolnej ściance, tam również znajdziemy pojedynczy głośnik. Na górze z kolei mamy nadajnik podczerwieni, a jedynym, co powiedzmy budzi moje mieszane uczucia, jest płytka czytnika linii papilarnych. Jak widzicie, jest dość mała, zdecydowanie mniejsza niż w przeciętnym smartfonie. Czytnik jest mały, ale wiecie co? Tak przez te parę dni nie odczułem jakiegoś dyskomfortu wielkiego podczas korzystania z niego. No dobra, trzeba trochę może bardziej precyzyjnie tym palcem tu celować, ale generalnie i tak zazwyczaj ten czytnik ląduje pod paluchem, a działa, jak widzicie, naprawdę dobrze i naprawdę skutecznie. I jeżeli chodzi o samo działanie tego czytnika, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest dosyć szybki i działa pewnie 9 na 10 prób udanych, czyli zupełnie dobrze. A jeżeli niekoniecznie Wam się ten czytnik spodoba, no to jeszcze macie rozpoznawanie twarzy za pomocą przedniego aparatu, czyli takie, które nie do końca w ciemności się sprawdza, za to w dzień działa również bardzo sprawnie i bardzo szybko. Wyświetlacz Redmi Note 8T jest całkiem w porządku. 6,3-calowa matryca Full HD+, niestety nie AMOLEDowa, tylko IPS-owa, ale daje radę. W słoneczne dni bez problemu pozwala obsługiwać telefon. Poziom jasności minimalnej też całkiem niezły. Automatyka działa jak należy. Na wierzchu mamy Gorilla Glass 5. W oprogramowaniu znajdziemy tryb ciemny, w oprogramowaniu znajdziemy również możliwość dostosowania balansu bieli, jak również kontrastu do własnych indywidualnych upodobań.
I do tego znajdziemy też jeszcze oczywiście tryb czytania, czyli tryb ochrony wzroku przed światłem niebieskim. Naturalnie z możliwością działania automatycznego, tak jak sobie to ustalimy, i z regulacją intensywności zarzucenia ekranu. Niestety z racji tego, że to IPS, zabrakło tutaj Always On Display i co ciekawe, nie ma również diody powiadomień. Jeśli chodzi o łączność, to absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Jakość dźwięku jest bardzo dobra. Telefon nie ma problemów z wyszukiwaniem zasięgu. Telefon nie ma problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth. Wi-Fi również działa bez zarzutu, podobnie jak GPS. GPS-em sporo pojeździłem, używam tego telefonu w roli nawigacji samochodowej i sprawdził się znakomicie. A do tego mam jeszcze dobrą wiadomość. W smartfonie znalazło się NFC. A jak pamiętamy, chiński producent czasem o tym dodatku zapomina. Tutaj nie zapomniał. I jeszcze dla przypomnienia, jest nadajnik podczerwieni, czyli mamy pilota. Niestety nie ze wszystkim on będzie chciał współpracować, bo na przykład w moim przypadku za Chiny Ludowe nie chce współpracować z dekoderem od kablówki. Natomiast bez problemu steruje telewizorem. Redmi Note 8T kryje jeszcze jedną bardzo, bardzo miłą niespodziankę. Gniazdo na karty jest potrójne, czyli możemy sobie rozbudowywać pamięć za pomocą microSD, nie rezygnując z używania dwóch kart SIM, a konkretniej nanoSIM. Interfejs to dobrze znany wielu z Was MIUI 10. Ja ten interfejs bardzo osobiście lubię. Wydaje mi się, że Wy też go polubicie. Oczywiście zmian tutaj wielu nie ma. Jeżeli mieliście już jakiś czas temu telefon Xiaomi, to w zasadzie poczujecie się jak w domu. Jeżeli nie mieliście, to tak na szybko, króciutko opowiadam. Interfejs ma formę płaską, bez zasobnika. Belka powiadomień i skrótów w zasadzie działają standardowo. Jest jeszcze panel informacyjny do dyspozycji, który oczywiście możemy sobie wyłączyć. Jest tutaj pływający klawisz. Xiaomi wraz z Redmi proponują również coś takiego jak druga przestrzeń, czyli wydzielona, sekretna przestrzeń w naszym telefonie, taki sejf bezpieczeństwa. Mamy oczywiście możliwość klonowania aplikacji, no i gesty ekranowe, które ja bardzo polubiłem, do których zdążyłem się już przyzwyczaić i których w innych smartfonach, przyznam szczerze, trochę mi brakuje. Te tutaj działają naprawdę świetnie, ale jeżeli jesteście tradycjonalistami, możecie sobie na dole ekranu wyświetlić standardowe, klasyczne przyciski, oczywiście nawet o zmiennym układzie. Do interfejsu w zasadzie wielu zastrzeżeń bym nie miał, gdyby nie to, że oczywiście Xiaomi musi na dzień dobry nam coś dorzucić. Dorzuca kilka aplikacji. Tu są jakieś dwie dodatkowe gry i Amazon. Nie wiem, czy to się komuś przyda, czy nie. Na szczęście, moi drodzy, możemy się tego łatwo i szybko pozbyć. O wydajności tego telefonu też raczej nic złego nie powiem, bo jest ona na miarę ceny całkiem dobra. Oczywiście to nie jest flagowiec, pamiętajcie, no ale za 1000 zł się nie kupuje flagowca, prawda? Więc jest to po prostu średniak, ale taki porządny średniak z gatunku tych jednak trochę wydajniejszy. Dla graczy przewidziano specjalny tryb gry podbijający jeszcze trochę wydajność tego urządzenia. Jeżeli chodzi o taką codzienną eksploatację, telefon pracuje płynnie, szybko, stabilnie, naprawdę absolutnie żadnych zastrzeżeń co do niego nie mogę mieć. Jedynym, co może nam trochę tam spędzać sens powiek, no to jest ilość pamięci w tych najtańszych zestawieniach. No ale jak sobie kupimy za tysiaczka ten 128 giga, to już jest naprawdę w porządku. Telefon się nie tnie, telefon się zanadto nie nagrzewa, telefon pozwala uruchomić nawet dość wymagające gierki, także czego chcieć więcej przy takiej cenie? No ja niczego więcej nie wymagam. Redmi Note 8T otrzymał akumulator o pojemności 4000 mAh i przypomnę, w komplecie mamy 18-watowy zasilacz. I ta para naprawdę pozwala się pochwalić. Akumulator ten zapewnia smartfonowi 2 dni pracy bez większego wysiłku, bez żadnego cudowania, bez oszczędzania na czymkolwiek. Oczywiście powiecie, że tydzień to trochę mało, aby tak jednoznacznie wypowiadać się na temat osiągów akumulatora. Ja się z tym zgadzam, dlatego z taką pewną, powiedzmy, ostrożnością, ale myślę, że mogę Was zapewnić o tym, że 2 dni ten telefon spokojnie popracuje. Przynajmniej tak wynikało z mojego użytkowania. Wiadomo, na początku konfiguracja, benchmarki i tak dalej, więc ten czas baterii, czas działania nie był jakoś imponujący, ale później, kiedy zacząłem tego telefonu użytkować już normalnie, w zwyczajny sposób, to te 2 dni były osiągane bez problemu. Przykład. W ostatni miniony weekend używałem tego telefonu jako takiego, powiedzmy, podstawowego urządzenia do działania
Było sporo jazdy z nawigacją, było sporo zdjęć, było nagrywanie filmów, trochę tam dziecko się grami pobawiło. W każdym razie, jak telefon naładowałem w sobotę, odłączyłem go rano, tak rankiem wczesnym, bardzo rankiem, koło 10 od ładowarki, to do niedzieli wieczór wytrzymał i w niedzielę wieczorem jeszcze miał kilkunastoprocentowy zapas naładowania, czyli całkiem nieźle. I później, teraz już w tym tygodniu przedpremierowym, ten czas mniej więcej wyglądał podobnie. Dwa dni, przy czym ten drugi dzień, no to tam z różnym zapasem się kończyło, raz to było kilka procent, raz kilkanaście, ale nigdy nie padł wcześniej niż przed upływem tych dwóch dni. Naturalnie, zaznaczam, przy takiej normalnej, zrównoważonej, ale jednak bym powiedział, że trochę intensywnej eksploatacji, jak to zwykle ma miejsce w przypadku testowego smartfona. A czas napełniania akumulatora to mniej więcej półtorej godzinki. Aparat fotograficzny, poza tym, że paskudnie wystaje, jednak daje się polubić. To bardzo dobry aparat, biorąc pod uwagę segment cenowy, do jakiego należy ten telefon. Główna matryca 48 megapikseli. No wiadomo, to 48 to służy głównie do chwalenia się kumplom, jaki to mamy wypasiony smartfon, ale mimo to, że zazwyczaj zdjęcia robimy w 12 megapikselach, to te zdjęcia są całkiem dobre jak na telefon z tego segmentu. Przypominam, telefony do 1000 zł. Oprócz matrycy 48 z jasnym, to warto też podkreślić, z jasnym obiektywem, mamy też drugi aparat 8-megowy z obiektywem szerokokątnym, który również robi całkiem fajne zdjęcia z niewielkim, tylko lekko zauważalnym oczywiście, ale niezbyt intensywnym zniekształceniem obrazu, szczególnie w skrajnych partiach. To jest charakterystyczna cecha obiektywów szerokokątnych, ale ten naprawdę daje się polubić, chociaż ma mniejsze światło, więc po zmroku daje nieco gorsze efekty niż główny aparat, ale nadal jest dobry. No i pozostałe dwa dwumegowe aparaty, no to już tak trochę bardziej dla bajeru, bardziej na dokładkę, ale ten od rozmywania tła też całkiem dzielnie sobie daje radę, a ten od makro, no cóż, nie wierz się deklaracją producenta dotyczącym minimalnej odległości od fotografowanego obiektu. W realnym świecie ta odległość to tak mniej więcej około 4 cm. Wtedy już ładnie aparat złapie ostrość i zdjęcia w sumie też wychodzą z niego całkiem przyzwoite. Naturalnie tutaj trzeba już zadbać o odpowiednie oświetlenie obiektu. Niemniej nadal fotka, powiedzmy, że wygląda co najmniej zadowalająco. Jest tryb nocny. No tutaj też można się spierać, czy jest bardzo dobry, czy tylko dobry, ale generalnie jest faktycznie niezły. Naturalnie jak powiększycie zdjęcie, no będzie widać, że zarówno czy w automacie, czy w tym trybie nocnym wieczorem po zmroku tracimy już sporo na detaliczności obrazu. Robi się gdzieniegdzie takie mydełko, gdzieniegdzie tam będzie widać szum. No słuchajcie, to nie jest flagowiec, tak? Ale mimo to te zdjęcia również chyba raczej bym oceniał pozytywnie. Podobnie jak zoom, wykorzystujący dobrodziejstwa płynące z matrycy o wysokiej rozdzielczości i pozwalający osiągnąć całkiem przyzwoite zbliżenie bez znacznej degradacji jakości obrazu. Przedni aparat 13 też właściwie daje radę i też tu za bardzo nie ma na co narzekać. A co mi się w aparacie fotograficznym tak naprawdę najmniej podoba, to moi drodzy interfejs. Zastosowano tu klasyczny, znany z MIUI interfejs z przełączaniem trybów za pomocą gestu pociągania. I wiecie co, problemem jest to, że tych trybów tu jest naprawdę dużo i na przykład, żeby dojść do trybu manualnego, bo taki też oczywiście tutaj mamy i to nawet fajnie rozbudowany, to trzeba się na tym palcem naprzesuwać, jak diabli. A co ciekawe, tryb makro już wyrzucono na górną belkę i mamy stały, szybki dostęp do niego. Ja już przy takiej ilości trybów chyba bym wolał klasyczne menu z ikonami na ekranie. Byłoby po prostu szybsze, bo był jeden ruch palcem i widzimy wszystkie tryby od razu, wybieramy ten właściwy cykl. A tak trzeba się naklikać. No i to jest takie, powiedzmy, jedyne moim zdaniem niedociągnięcie tego aparatu, bo naprawdę, jeżeli ocenimy ten telefon na tle innych, podobnie wycenionych, podobnie kosztujących, to ten aparat naprawdę bardzo dobrze się broni i można powiedzieć, że no tak, no kurczę, powiem, to jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o filmowanie, też jest całkiem przyzwoicie. Tutaj trochę no, brakuje stabilizacji, ale i tak można nawet nagrywać w 4K, można nagrywać Full HD w 60 klatkach i jakość filmów jest też przynajmniej poprawna, z lekkim skrętem w stronę dobrej, także tutaj też nie ma na co narzekać. No i już czekam na te komentarze. Wziął kasę, przekupili go smartfonem i tak dalej. Nie, moi drodzy, smartfon zaraz oddaję, żadnej kasy nie wziąłem, a mimo to oceniam ten telefon bardzo pozytywnie. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, że on jest jakiś wybitny, bo nie jest. To jest poprawne urządzenie
z przyzwoitym, ale nie rewelacyjnym wyświetlaczem, o raczej średniej wydajności, z dość dobrym, ale też nie rewelacyjnym aparatem fotograficznym, z przyzwoitym akumulatorem, z przyzwoitym wyposażeniem, wzbogaconą pilota. Wygląda też całkiem dobrze, ale najważniejszy, moi drodzy, jest w nim stosunek możliwości wyposażenia i jakości do ceny. Pamiętajmy, że w najdroższej wersji model ten kosztuje 999 zł. Za tysiaka kupujecie urządzenie naprawdę kompletne, bez bardzo jakichś zauważalnych, bez bardzo istotnych mankamentów, bez wad, dobrze wyposażone, dobrze wyglądające. Kurczę, no czego chcieć więcej? Coś mi się zdaje, że to będzie przebój sprzedaży i ten telefon myślę, że się sprzeda bardzo szybko, bo przy tej cenie to jest to naprawdę, wierzcie mi, atrakcyjna propozycja i mówię to szczerze, bez ciemnienia. Gdybym miał 1000 zł do wydania na telefon, prawdopodobnie kupiłbym sobie właśnie ten, przy czym zwracam uwagę, kupiłbym najmocniejszą wersję, bo moim zdaniem jest po prostu najbardziej z tych wszystkich trzech propozycji opłacalna, czyli dostajemy najwięcej za nadal wciąż, myślę, atrakcyjną cenę. No i wygląda na to, że Redmi ma w Polsce kolejny przebój rynkowy. Kurczę, staram się nie wystawiać aż takich laurek smartfonom, ale poważnie, przy takiej cenie to ten telefon broni się naprawdę znakomicie i mógłby być spokojnie droższy i nadal bym go jeszcze przez pewien czas oceniał pozytywnie. A teraz nie pozostaje już mi nic innego jak podziękować Wam za oglądanie i zaprosić oczywiście na kolejne nasze filmy. Do zobaczenia, cześć!